kochasz historię i nowoczesność, to będzie impreza dla Ciebie. Jeśli nie wierzysz, że historia i najnowsze technologie mogą się wzajemnie uzupełniać, to już nie masz wyjścia. Musisz przyjść, otworzyć umysł i przekonać się, że mariaż jaćwieskiej kultury i współczesnej technologii jest możliwy. I to z jakim skutkiem? 1 i 2 lipca, czyli w nadchodzący weekend, nad Zalewem Żwirek w Suwałkach odbędzie się 19. festyn archeologiczny, podczas którego nie zabraknie atrakcji. Niezapomniane wrażenia wyniosą stąd wszyscy, niezależnie od wieku i zainteresowań. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by zanurzyć się w tajemniczym świecie archeologii i odkryć, jak nasza przeszłość wpływa na teraźniejszość, przekonują organizatorzy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do pasjonatów archeologii, jak i do osób, które chcą lepiej poznać niepowtarzalną historię Suwalszczyzny. To również doskonała propozycja dla rodzin do aktywnego spędzenia czasu na nauce i zabawie. Ci, którzy pojawią się w weekend na imprezie, będą mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnych, grze terenowej, poznać historię drukowaną w 3D i moc innych technologicznych atrakcji. Organizatorzy zapowiadają też spacer po jaćwieskiej wiosce, odkrywanie średniowiecznych tajemnic przy pomocy robotów i wydruk własnych grotów włóczni. Prócz tego będzie tu tradycyjne rękodzieło i możliwość wcielenia się w rolę prawdziwych archeologów. Nie zabraknie również pokazów średniowiecznych metod sporządzania leczniczych, ziołowych mikstur, a nawet trucizn. Emocji przybyłym gościom dostarczą pokazy walk wojowników, turnieje i rozmaite inscenizacje, którym towarzyszyć będą koncerty muzyki inspirowanej motywami pradziejowymi. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Parsifal. Organizatorem 19. Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach wraz z partnerem Centrum GovTech. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.